Fantastyczne możliwości przystosowania się sosny do różnych warunków siedliskowych spowodowały, że gatunek ten opanował prawie wszystkie możliwe tereny. Po jednej stronie wśród typów lasów borowych jest bór suchy, chrobotkowy, po środku bór świeży i wilgotny, a na drugim końcu bór bagienny. I wszędzie czuje się dobrze, pod warunkiem, że ma dużo światła, a gleba jest uboga, piaszczysta. Spośród kilku typów borów sosnowych, bór świeży występuje najczęściej. Woda gruntowa jest tutaj w zasięgu korzeni, drzew i krzewów, a zakwaszenie gleby jest duże. Wśród drzew występuje tu oczywiście w przytłaczającej większości sosna. Rosną też brzoza i świerk, czasami dąb szypułkowy i osika, jarzębina, jałowiec i kruszyna. Rosną tu wężymort, szczawik zajęczy, konwalia majowa i malina kamionka. Jest dużo mchów, pokrywają prawie 100% powierzchni. Są borówka czernica i borówka brusznica. Żeby być w zgodzie z nauką, trzeba jeszcze dodać, że bór świeży podzielono na kontynentalny i subatlantycki, a zasięg występowania obu zespołów zależy od warunków klimatycznych. Różnice między nimi są niewielkie i trzeba być dobrym botanikiem, żeby je znaleźć. W borze kontynentalnym występuje na przykład kokoryczka wonna, wężymort, a nie ma ich w subatlantyckim. Obecność mchu bielistki siwej wskazuje na zespół subatlantycki. I wreszcie informacja ułatwiająca rozpoznanie. 70% kraju leży w zasięgu zespołu subatlantyckiego, a 20% kontynentalnego. Ten ostatni leży w północno-wschodniej części kraju, od Suwałk przez Mazury do Chełmna, na Podlasiu, Kurpiach i północnym Mazowszu. Bór sosnowy suchy to szczególny las. Rośnie na najuboższych glebach piaszczystych, często na wydmach spełniając rolę glebochronną. Rośliny czerpią wilgoć wyłącznie z opadów. Woda gruntowa jest poza zasięgiem korzeni. Bór suchy to mizerny lasek sosnowy. Ten las ma prawie 100 lat. Rośnie tu tylko sosna i porosty z rodzaju chrobotek. Jest to bór chrobotkowy po prostu. Dominuje chrobotek leśny o takim żółto-zielonawym zabarwieniu, który tworzy rozległe kępy. Bardzo często razem z nim współwystępuje chrobotek reniferowy, który jest popielato szary i o taki mały jeżyk, piękny popielaty jeżyk, chrobotek reniferowy. Prawdopodobnie według podań ulubiony pokarm reniferów, ale renifery omijają go, bo jest piekielnie gorzki. Płucnica islandzka jest porostem, który rośnie miejscami masowo. Jest dużym porostem, znanym od wczesnego średniowiecza jako gatunek leczniczy. Płucnica, a jest ich w Polsce kilka gatunków poza płucnicą islandzką, rozmnażają się przede wszystkim przez fragmenty plech. Pokruszona płucnica jest mokra, więc nie mogę jej za bardzo pokruszyć, ale pokruszona na kawałeczki, a na przykład tak sobie bym porwał ją na kawałeczki i rozsypał, ta pokruszona płucnica z każdego kawałka odrodzi się i da nową, ładną plechę. Dlaczego taki tutaj las rośnie? Możemy
sobie zajrzeć do środka, czyli pod warstwą tego chrobotka, bardzo suchego, jak widzimy, który się kruszy, mamy warstwę butwiny. Wynik próchnienia igliwia, gałązek, szyszek, ale jest to cienka warstwa. A później jest tylko sam piasek. Weźmy uwagę, że to jest sam szczery piasek. Ten piasek jest stabilizowany przez zbitą botwinę i przez ten chrobotek. Szczery piasek, który trudno podejrzewać o to, żeby był podstawą do rośnięcia czegoś bardziej wymagającego niż sosna. Taki odgłos słyszymy, kiedy chodzimy po bardzo suchym chrobotku. Jest to tak suchy, że aż się kruszy. Ten zestaw, czyli chrobotek, sosna przeżywiczona, jest to pochodnia albo inaczej mówiąc beczka prochu. Tu wystarczy jedna iskierka i mamy pożar nie do opanowania przez człowieka. Taki suchy, rozgrzany bór pali się jak pochodnia. Zagrożenia pożarowe nasilają się latem. Ogień trafiający na bardziej gęste fragmenty może się tak rozprzestrzenić, że będzie nie do zatrzymania. A gdy się już wszystko spali, trudno będzie odtworzyć tu las. Trwa to kilkadziesiąt lat, a efekty są mizerne. Bór chrobotkowy na jednym biegunie, bór świeży po środku. A co na drugim biegunie? Lasy sosnowe o dużej, a nawet bardzo dużej zawartości wody. Są to bory sosnowe wilgotne i bagienne. Czym się różnią? Przede wszystkim podłożem. Bór wilgotny rośnie na ubogim piasku, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Latem woda dostępna jest na głębokości 1,5 metra. Wiosną i jesienią ten poziom jest jeszcze wyższy i sięga tylko 30 cm od powierzchni. Gleba jest słabo napowietrzona, co dodatkowo utrudnia życie roślinom. Drzewostan tworzy sosna z udziałem brzozy, a czasami świerka. Krzewy to kruszyna i jarzębina. Ale najważniejszym elementem jest trzęślica modra. Są też oczywiście borówki i wrzosy. Takie lasy najczęściej występują w południowej, wschodniej i północno-wschodniej części kraju, w Puszczy Solskiej, na Podlasiu i w Puszczy Augustowskiej. Na terenie Puszczy Solskiej są to drzewostany stare. Tutaj w takich lasach borealnych możemy spotkać głuszca. Trzeba o sobie powiedzieć, że jest to gatunek bardzo rzadki, bardzo trudny do zaobserwowania i żyje z dala od jakichkolwiek miejsc uczęszczanych przez ludzi. Nie lubi dróg, nie lubi ruchu, nie lubi hałasu. I tam, gdzie jest cisza i spokój, możemy tego głuszca spotkać. A bór bagienny? Taki bór to najczęściej ostatni etap sukcesji torfowiska wysokiego. Poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, tuż pod powierzchnią gleby. Jednak w okresie najsuchszym obniża się, co ogranicza rozwój torfowiska, a umożliwia istnienie boru. Obserwujemy etap zarastania torfowiska, które wykształciło się na miejscu dawnego jeziora. Jeszcze 25 lat temu w tym miejscu było lustro wody. Potem torfowce nasuwały się pyłem na to lustro wody, zarastały je. Całe jezioro zostało zarośnięte i z boku już na to jezioro nachodzi bór bagienny. Natomiast w środku mamy jeszcze zbiorowisko torfowiska wysokiego i przejściowego, bezleśnego. Tużyca bagienna, o, takie piękne, delikatne kłoseczki zwisające.
To jest bardzo rzadka ginąca roślina bagnica torfowa, Scheuchera palustris. No i wszędzie na dole są rosiczki. Zbiorowiska boru bagiennego, jak wszystkie bory, występują jednak na piaskach, najczęściej w lokalnych obniżeniach terenu. Rosną tu dwa charakterystyczne gatunki roślin, bagno zwyczajne i borówka bagienna. Sosny i brzozy rosną dosyć luźno i nie osiągają imponujących rozmiarów. Takie bory, chociaż rzadkie, występują w całej Polsce i rosną sobie spokojnie. Gospodarka leśna tutaj praktycznie nie istnieje. Jednym z elementów charakterystycznych jest obecność sporej ilości martwego drewna. To martwe drewno szybko zaczyna żyć drugim życiem. Opanowują je porosty, czasami mszaki. Efekt jest taki, jak tutaj wyrwę ten kołek z torfu, to mamy na nim piękne połacie plechy, na przykład trzonecznicy rdzawej, która prawie zawsze rośnie w takim wilgotnym środowisku namurszającym drewnie, tworząc takie szpileczkowate struktury na skorupiastej plesze. Na końcu tych szpileczek znajdują się owocniki porostu z zarodnikami. Jak widać, sosna potęgą jest. Sosna na suchym, sosna na mokrym, sosna na wilgotnym, a wreszcie sosna nad brzegiem morza, bo i tam rośnie jeszcze inny bór sosnowy. To bór barzynowy. Tutaj jest barzyna czarna, właśnie roślina wskaźnikowa, poprzeplatana borówką brusznicą. Roślinnością współwystępującą jest wrzos zwyczajny, porost, chrobotek reniferowy. Także tworzy to ta roślinność jedną całość, która składa się na nadmorski bór barzynowy. Drzewa są rachityczne i powykręcane od wichrów. Rosną tylko na piaskach morskich. Zasięg tego zespołu to zaledwie 0,5% powierzchni kraju. Na koniec opowiadania o rozlicznych przewagach sosny nad innymi gatunkami trzeba wspomnieć ostatni bór, w którym dominuje. Bór sosnowy mieszany. Wszystko jest tu zmieszane. Drzewa, sosna, dąb przypółkowy, brzoza, grab, osika, świerk i jodła. Krzewy, jarzębina i leszczyna. Runo, siódmaczek, konwalijka i pszeniec. Oczywiście jest też borówka czernica i borówka brusznica. Czyli trochę z boru, trochę z lasu liściastego. Bór mieszany zajmuje podobne siedliska do boru świeżego. Co więc różni te dwa typy lasu? Gleba. Bór mieszany to gliniaste piaski, a bór świeży – piaski luźne. Sosnowy bór mieszany był kiedyś najliczniej występującym typem lasu w Polsce. Dzięki solidnej mieszance licznych gatunków roślin był i jest miejscem życia dużej grupy zwierząt. Po siermiężnym borze suchym ten bór to kraina obfitości. Szczególnie ptaki odnalazły tutaj tereny lęgowe. Biedy też nie będą klepać. O ile sosnę można śmiało nazwać królową polskich lasów, o tyle drugie pod względem ilości drzewo iglaste, świerk, może nosić najwyżej tytuł książęcy. W Polsce występuje jeden gatunek świerka – świerk pospolity. Rośnie na niżu północno-wschodniej części kraju, na pogórzu i w górach. Nie występuje zupełnie w Polsce centralnej i zachodniej. Ciekawe jest to, że sztucznie posadzony w parkach i ogrodach
poza zasięgiem naturalnego występowania, przyjmuje nowe warunki i rośnie całkiem dobrze. Jest odporny na niskie temperatury, chociaż przymrozki uszkadzają młode pędy. Zdecydowanie nie służy mu upalne i suche lato. Chłód i wilgoć to jego dewiza życiowa. Świerk pospolity to drzewo wysokie. Osiąga nawet 50 metrów. Ma stożkową budowę, pień jest prosty, a gałęzie odchodzą na boki poziomo lub wygięte łukowato. Te wygięte w dół w zetknięciu z wilgotną glebą wypuszczają korzenie przybyszowe i dają początek nowej roślinie. Co 5 lat zmienia igły. Do życia potrzebuje nieco lepszych gleb niż sosna. Bez uszczerbku na zdrowiu i kondycji wytrzymuje zacienienie. Sam też zacienia las. Pod dachem świerkowych gałęzi panuje nie tylko półmrok, ale i mikroklimat. Jest chłodno i wilgotno. Ten nasz świerk rośnie w bardzo wielu lasach, nie tylko iglastych. On również znajduje się i ma swoje miejsce w lasach liściastych, na niżu, w górach, na wyżynach, ale także jako bardzo elastyczny gatunek potrafi porastać bagna, torfowiska. Jest to drzewo wytwarzające bardzo płaski, a rozległy system korzeniowy. Dzięki temu nie grozi mu zatopienie w torfowiskach, na bagnach, a jednocześnie, mając rozległy system korzeniowy, może rosnąć w borach, gdzie tej wody jest mniej. Jak taki płaski system korzeniowy utrzymuje tak wysokie drzewo w pionie? Wydaje się, że byle podmuch je wywróci. A jednak trwa i rośnie. Ale gdy dobrze powieje, a ziemia będzie rozmiękła od nadmiaru wody, to koniec. Drzewa kładą się jak żaglówki na jeziorze. Z daleka widać tarcze korzeniowe z resztkami ziemi. To częsty widok w lasach świerkowych. Ale pomimo tych zagrożeń dorastają do imponujących rozmiarów. Cennym ekotypem jest świerk istebniański w Beskidzie Śląskim. Strzelisty, wysoki, o dużej kubaturze. Daje tak zwane drewno rezonansowe, używane do wyrobu instrumentów muzycznych. Słynny Stradivarius produkował skrzypce z tego świerka. Drzewa te dożywają nawet 400 lat. Ale najczęściej osiągają wiek 250 lat. Mają Amerykanie swój National Sequoia Park. Mamy i my, Polacy, swoje świątynie leśne. Świerki wysmukłe, strzeliste, powyżej 50 metrów. Wzbudzające zachwyt, wzbudzające dumę. I stojąc przed takimi właśnie drzewami w takiej świątyni leśnej, trudno oprzeć się temu, żeby nie zdjąć z szacunku nakrycie głowy. Świerk jest drzewem jednopiennym. Czerwone, szyszkowate kwiaty żeńskie wyrastają na końcach pędów. Męskie to żółte kwiatostany. Żeby nie doszło do samozapylenia, kwiaty żeńskie zgromadzone są w górnej części korony, a męskie w niższej. Świerk kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Jeżeli się rozejrzymy pod świerkiem dokładniej, to zobaczymy tutaj takie ciekawe łuski. I takie patyczki z zakończonymi łuskami. To się okazuje, że również i ta szyszka stanowi pokarm. Takie ślady po sobie, po swoim obiedzie zostawia wiewiórka. Ona ogryza łuski, zjada nasionka, pozostawiając na dnie lasu, na glebie
taki ogryziony trzon. To skrzydełko pozwala się nasionku przenieść na znaczną odległość z wiatrem. To nasionko, jak się zrzuci razem z tym skrzydełkiem, to spada wirując. Drewno świerkowe jest miękkie i łatwo łupliwe. Ma dużo sęków, a przy suszeniu często pęka. Jest średnio trwałe. Świerczynę wykorzystuje się w budownictwie i stolarce. W kopalniach stosowano bale świerkowe do wzmacniania ścian. Przy przeciążeniu trzeszczały. Był to sygnał ostrzegawczy przed zawaleniem. Tyle pożytków i ugruntowane znaczenie. Dlaczego więc to sosna tak zdecydowanie dominuje? Odpowiedź jest prosta. Świerki rosną tylko w górach, na górnym i dolnym reglu i w północno-wschodniej Polsce na Niżu. Górnoreglowa świerczyna to bór świerkowy rosnący w górach na wysokości do 1250 metrów nad poziomem morza w Sudetach i 1350 metrów w Beskidach, a w Tatrach do 1600 metrów. Wysokogórski bór świerkowy wykorzystuje wszystkie dostępne siedliska i jest jedynym zbiorowiskiem leśnym na tej wysokości. Zimno i mokro to świerki lubią. Jedynym drzewem liściastym, które występuje w świerkowych borach górnoreglowych, jest jarzębina zwyczajna, która w tej chwili bardzo obficie kwitnie. Jesienią obficie owocuje, zapewniając pokarm dla ptaków, które tutaj gniazdują. Głównym gatunkiem, który rośnie na dnie w runie boru górnoreglowego, jest borówka czernica, czyli czarna jagoda. Wypełnia zwartym kobiercem dno lasu, nie zostawiając miejsca na odnowienie się świerka. W związku z tym świerk odnawia się na martwych rodzicach, na kłodach starych, powalonych świerków, które mulszejąc zapewniają młodym nasionom i siewkom miejsce, przestrzeń i środki do życia. Poza borówką czernicą, w runie świerkowego boru górnoreglowego występują bardzo liczne mchy. Występują one w dużej ilości i najczęściej są to płonniki i widłozęby, czasami widłak jałowcowaty, parę innych gatunków kwasolubnych, które wytrzymują te skrajne warunki siedliskowe. Świerki są ugałęzione do samego dołu. Bardzo słabo się oczyszczają, czyli bardzo słabo tracą, wolno tracą gałęzie. Ich wartość przyrodnicza jest olbrzymia, no gospodarcza jest właściwie niewielka. Dolnoreglowy bór świerkowy to las, w którym obok świerka występują jodły i buki. Rośnie od wysokości 600 metrów nad poziomem morza do granicy regla górnego. Im niżej, tym więcej jodły i buka. Jak zwykle w borach, w runie występuje borówka czernica, szczawik i śmiałek pogięty. Świerk to gatunek wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza. Wymarł w górach izerskich, a w Beskidach jego dni są policzone. Kwaśne deszcze, pyły, a ostatnio susze tak osłabiły świerki, że z łatwością padają łupem grzybów i owadów. Takim największym szkodnikiem, który potrafi zabić całe dziesiątki hektarów drzewostanów świerkowych, lasów świerkowych,
jest kornik drukarz. Kornik, jak zasiedla świerk, to zaczyna od części wierzchołkowej, od górnych partii korony. I tak jak prześledzimy zasiedlanie tego świerka, to spodziewam się, że w części środkowej znajdziemy już larwy, a być może w części wierzchołkowej będą nawet młode chrząszcze. Także ten świerk miał do czynienia z kornikami od co najmniej miesiąca. Po otwarciu kory w części środkowej widzimy larwy i widzimy drobne, jasno-brązowe, młode chrząszcze. To jest wierzchołkowa część tego samego drzewa. Możemy przejść, zobaczyć jak wygląda wierzchołek i tutaj też spodziewam się, że będą już dorosłe, że będą młode chrząszcze. Proszę bardzo, tutaj już nawet nie ma poczwarek, są młode chrząszcze, które już wylatują z tego drzewa, już kilka dni cieplejszych i one polecą. I będą zasiedlały kolejne, tak żeby przeżyć. Ta sama przypadłość dotknęła lasy świerkowe w północno-wschodniej Polsce. Występuje tu bór świerkowy borealny na wilgotnych stanowiskach. Borealna świerczyna ma w domieszce sosnę, brzozę, dąb szypułkowy i osikę, a z krzewów jarzębinę i kruszynę. W runie rosną borówki, widłak, konwalijka i siódmaczek. Rośnie na torfach albo na piaskach. Las jest mroczny i wilgotny, porośnięty warstwą mchów. Poziom wody gruntowej wypada przeciętnie na głębokości 40 cm. Taka polska tajga. Na koniec borowej opowieści jeszcze chwila dla jodły. Jest to drzewo, które niewprawne oko może pomylić ze świerkiem, chociaż ma węższą koronę i inaczej wyglądającą korę. Rośnie na pogórzu Karpat, ale występuje także na Wyżynach, na Roztoczu, Jurze Krakowskiej i w Górach Świętokrzyskich. W młodości lubi rosnąć w cieniu, nawet przez 60 lat. Dopiero potem nabiera wigoru i gwałtownie przyrasta. Ma gładką i cienką korę, której nie może wystawiać na ostre słońce. Najlepiej rozwija się na glebach gliniasto-piaszczystych. Tworzy bory jodłowe. Spośród rodzimych gatunków lasotwórczych jodła pospolita wyróżnia się tym, że należy do gatunków długowiecznych. Znane są przypadki, gdzie wiek jodły szacowano na nawet 700 lat. Ponadto jodła wyróżnia się swoimi, można powiedzieć, gabarytami, ponieważ osiąga dość znaczne rozmiary, większe aniżeli inne nasze rodzime drzewa. Długość jodły może dochodzić nawet do 50 metrów. Są znane też takie przypadki. Jodła jest gatunkiem specyficznym. Ona w młodości rośnie pomału i wytrzymuje ocienienie. W pierwszym roku siewka dorasta najwyżej do kilku centymetrów, no tyle samo korzenia również wypuszcza. W następnym roku lub najczęściej w trzecim wypuszcza boczną chorągiewkę. Taka sadzonka to ma 3 lata dopiero. W następnych latach rośnie trochę szybciej. Tu mamy drzewko z naturalnego odnowienia, oczywiście to wszystko jest. 6-letnie dopiero tyle dorasta. Dlatego przy jodle nie możemy się kierować jej grubością. Ponad 100-letnia jodła może mieć w pierśnicy 40, 80,
a również 30-20 cm, w zależności od tego, ile miała światła. Ona do nas mówi, możemy sprawdzić, ile tego światła miała. Jeśli boczne gałązki, przyrosty tegoroczne są dłuższe niż szczytowy przyrost, to znaczy, że tego światła było za mało. Jeśli jest sytuacja odwrotna, to znaczy, że światła jest wystarczająca ilość. Musimy to stwierdzić dopiero po okresie wegetacyjnym, dlatego że druga specyficzna cecha jodły jest taka, że często w tych warunkach, gdzie ona żyje, są przymrozki jeszcze powiedzmy w maju i dlatego jodła próbuje bocznymi pączkami się rozwijać i wtedy wysuwa to ramionko, tą gałązkę boczną i sprawdza, co jest. Jeśli ona jej nie obmarza, warunki są w miarę dobre, klimatyczne, wtedy zaczyna rosnąć szczytowy pączek. Jeśli ona omarza, to ten szczytowy pączek też rośnie troszkę później, ale nie traci tegorocznego przyrostu. W drzewostanach wyżynnego jodłowego boru mieszanego oprócz jodły rośnie często świerk, a w runie paprocie i mchy, borówki, szczawik i majownik. Trudno odróżnić jodłę od świerka, zwłaszcza z pewnej odległości. Na szczęście jest jedna cecha, która ułatwia rozpoznanie. Nie musimy dysponować bardzo specjalistyczną wiedzą. Szyszki świerka, jeżeli popatrzymy w górę na koronę, szyszki świerka zawsze skierowane są w dół. Natomiast jodła ma szyszki, kiedy są one na gałązkach, skierowane w górę. I to jest ta zasadnicza różnica. Oczywiście możemy mówić o różnicy w budowie igły, drewna, ale już samo zdiagnozowanie po wyglądzie szyszek, po ich ustawieniu na gałęziach nam w zupełności wystarczy. Trzymam w ręku gałązki jodły i świerka. Gałązka jodły charakteryzuje się tym, że ma igiełki około 2-2,5 cm długości, ułożone grzebieniasto. Na wierzchu igiełki są zielone, błyszczące, a pod spodem widać dwa zielone paseczki. Te paseczki to nic innego jak aparat szwarkowy. Natomiast w świerku igiełki są krótkie, kolczaste, tak na końcu zaostrzone i są zielone z obydwu stron, ułożone dookoła gałązki. Jodła jest gatunkiem bezżywicznym, w związku z tym drewno jest polecane, a wręcz zalecane w budownictwie, natomiast świerk ma mnóstwo żywicy w sobie i często, kiedy palimy drewno świerkowe, słyszymy taki charakterystyczny trzask. Natomiast na korze drzew widoczne są właśnie żywiczne pęcherzyki. Tym się charakteryzuje pień świerku. Spacerując po lesie, jeżeli napotkamy świerka, łatwo przykleimy rękę do kory. Jest jeszcze jedna cecha charakteryzująca jodłę. Otóż gałązki jodłowe, kiedy rozcieramy igiełki, które tutaj rosną, przypomina zapachem pomarańczę. Ponadto pod jodłą nie znajdziemy szyszek, ponieważ rozsypują się one na drzewie i pozostaje tylko czpień. Nasionka jodły są zaopatrzone w takie skrzydełka. Gdy się szyszka rozpada, to skrzydełko pomaga temu nasionku dolecieć jak najdalszą odległość i ona jest rozsiewana nawet do kilkuset metrów w sprzyjających warunkach w górach, jeśli jodła rośnie na stoku. Natomiast nasiona, które my wysiewamy, one już są w większości bez tych skrzydełek. I takie nasiona, jeśli sadzonki produkujemy z odkrytym systemem korzeniowym, są siane wrzątki. Natomiast jeśli z zakrytym, do doniczki, są wysiewane 2 do 4 takich nasionek. Po wschodzie, proszę, tutaj widzimy, że ta siewka
ma 5 cm w górze, ale korzenie wychodzą już na 10 cm. Taka sadzonka wędruje do sadzenia. Jeśli ją rozwiniemy, widzimy wiązkę korzeni, która zapewnia tej sadzonce życie. Borom jodłowym wieszczono rychły koniec. Zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza były dla nich zgubne. Ale jodła przetrwała i wraca na swoje siedliska. Nie wywiera wpływu na charakter tych siedlisk. Na bogatym podłożu może jej towarzyszyć roślinność charakterystyczna dla grądów i buczyn. Kto odróżni wyżynny, jodłowy bór mieszany od boru sosnowego mieszanego? Sprawa dosyć skomplikowana, ale w sam raz do dalszych studiów nad borami. Thank you.